No, pogoda nam nie dopisuje niestety. Dzisiaj Kyoto będzie deszczowe. Dobra, jesteśmy już w Kyoto. Jest tyle ludzi, że ja nie wiem po prostu jak tutaj chodzić. Ale też muszę się wam pochwalić, bo właśnie zamówiłem sobie już bilet powrotny Shinkansena. I totalnie 100% po japońsku dogadałem się, że od tej stacji do tej, o tej godzinie, dzisiaj i tak dalej, że nie musi być miejsce przy oknie, więc jestem zadowolony z siebie. A dzisiaj tak dużo turystów wszędzie, dlatego że w Japonii jest święto pracy, więc naprawdę bardzo dużo osób ma wolne i korzysta z tego tak jak ja, nawet jeżeli dzisiaj jest pogoda 2 na 10 pada, to tak czy siak ludzie przyjeżdżają do Kyoto i po prostu robią dokładnie to, co my robimy. Jesteśmy właśnie na stacji przed świątynią Fushimi Inari, czyli najważniejszej świątyni shintoistycznej w całej Japonii. Jestem przekonany, że na 100% ją kojarzycie, jeżeli choć trochę interesujecie się historią i kulturą tego kraju, a to dlatego, że tutaj jest bardzo dużo bram torii, ale tak naprawdę bardzo dużo i za chwilę się sami o tym przekonacie. Główna atrakcja, czyli droga, która jest ozdobiona setkami takich bram. Powiem wam, że jest tyle ludzi, że stoję w kolejce, nie wiem na co i dlaczego ludzie nie idą. Ale no cóż, no po prostu... O! Ruszyliśmy. Dobra, okej, nieważne. Na początku były takie duże bramy, a w tym momencie wchodzimy w dużo węższe i mniejsze i jest ich jeszcze więcej i tam była kolejka dlatego, że ludzie po prostu ustawiali się po zdjęcia. Skorzystałem, jak już czekałem w kolejce, to też sobie zrobiłem zdjęcia, a teraz zaczynamy przygodę z bramami, ale to jest w ogóle niesamowite uczucie być w takim gąszczu tych bram. Jestem ciekaw, ile ogólnie ich jest. I na końcu naszych bram doszliśmy do świątyni, która tak się właśnie prezentuje. I też zarazem z drugiej strony są takie same bramy, aby powrócić. Ktoś musiał nieźle przeskrobać, że dla bóstwa aż 300 sakę zostawił. Powiem wam, że można narzekać na ten deszcz, ale zobaczcie jaki to w ogóle klimat robi tego całego miejsca. To wszystko jest takie bardziej żywe w tych kolorach i no mi się podoba. No, pewnie będę chory potem, ale już dzisiaj wracamy do Tokio, więc będę mógł sobie leżeć w łóżeczku. Tego się nie spodziewałem. My jesteśmy dopiero tutaj, czyli przeszliśmy to, a przed nami jeszcze cała podróż. Było jedno miejsce, w którym mogłem zawrócić, ale stwierdziłem, że lecimy na całą górę. Jesteśmy w tym momencie w dżungli, więc to też fajnie naprawdę wygląda. I przed chwilą był znak, żeby nie dokarmiać dzików i małp, więc trochę jestem przerażony. Za bardzo tryharduję, bo przypomniało mi się o moim kolanie, które właśnie zaczęło mnie trochę bardziej boleć. Jestem cały już zgrzany, a nie wiem ile jeszcze do tej góry. Ogólnie coraz mniej osób, coraz więcej osób w ogóle schodzi. Jest mega fajna mgła. Mega dobrze to wygląda, jakby jak się patrzy oczami, ale myślę, że dla kamery to jest wielki minus, więc no macie gorzej. Ostatnie podobno 5 minut według znaków. Podobno się tą górę robi w godzinę, ja zrobiłem ją w jakieś 25 minut, ale noga mega boli, jestem cały zgrzany i najgorsze jest to, że nie wyschnę, bo pada. Będę chory. No i moi drodzy, w 25 minut zdobyliśmy górę Inari. Jest fajnie, na samej górze właśnie jest ołtarzyk. I powiem wam szczerze, że trochę szkoda, że nie widać widoków, bo budynek jakiś tutaj zasłania. Ale jesteśmy, zdobyliśmy i mój flex jest taki, że zrobiłem to na czczo. Zapomniałem zjeść, a jestem taki głodny. No i witamy w mieście, moi drodzy, udało się, jesteśmy. Teraz czas na drugą atrakcję, ale przed nią czas coś zjeść, bo dalej jestem na czczo. Mała przejażdżka autobusem. Cieszy, dlatego że w Japonii akurat ja rzadko jeżdżę autobusami.
No i za chwilę będziemy szli do świątyni czystej wody, Kiyomizu-dera. A tymczasem nie znalazłem nic do jedzenia, co by mnie zaspokoiło, więc dalej jestem na czczo. To jest ogólnie świątynia, którą chciałem najbardziej zwiedzić w całej Japonii, więc mega się jaram i nawet już nie myślę o tym jedzeniu. Zjemy później po świątyni, chyba że tam coś będzie, to może się skusimy. Przy okazji tacy właśnie ludzie ubrani na zielono kierują ruchem, aby pomagać z organizacją, żeby nie było zamieszania i żeby ludzie po prostu nie wychodzili na ulicę. Jeszcze nie doszedłem do punktu kluczowego, już mam podjarkę, bo widok na miasto jest naprawdę mocny i ogólnie te kolorki jeszcze jak są mokre, o tym już mówiłem dzisiaj, ale jest naprawdę mocno, podoba mi się. Każdy mi powtarzał, że najlepszy okres na Kiyomizu-dera to właśnie jesień i naprawdę nie mylili się, bo te kolory wszystkie, które tutaj są, te barwy są tak mocne, że ja po prostu siedzę i nie mogę, i naprawdę jak nie za bardzo przepadam za wiosną, tak w Japonii wiosna jest naprawdę dorypana, jest mocna w opór. Mamy już bilet i wchodzimy do środka, żeby zobaczyć, jak to wygląda w pełnej okazałości. Jak teraz o tym tak myślę, że jesteśmy w świątyni czystej wody, a akurat dzisiaj jest taka pogoda deszczowa, to ma to jakiś sens, nie? W sumie Kyoto jest takie w sumie zawsze w mojej głowie kojarzone z deszczem i z taką ponurą atmosferą, chociaż ponuro to w sumie nie jest przy tych kolorach. Moje tryhardowanie z zepsutym kolanem było głupim pomysłem, dlatego też musiałem się zatrzymać w pobliskiej restauracji i niestety mam taki widok. Niestety muszę coś zjeść i dostałem też leki przeciwbólowe. Jest naprawdę cudownie, tak szczerze mówiąc. Pewnie część z was jest zaciekawiona, jakie są koszta, aby tak sobie zjeść obiad w najpopularniejszej świątyni w Kyoto. Powiem wam, że dalej taniej niż w Polsce, dlatego że za taki udonik zapłaciłem 25 zł, a za piwko około 17. Więc no żyć nie umierać, nie? Jeszcze tym bardziej jak się ma taki widok. Kozak! Jak świątynia czystej wody, to trzeba je skosztować, zobaczyć czy taka czysta jest. Potwierdzam, czysta woda. I czyste były też łyżki, by były traktowane ultrafioletem, więc bardzo fajnie. Zaczęło nagle tak lać, zerwała się taka ulewa i burza, że wszedłem do byle jakiego autobusu, jak w sumie wszyscy. Okazało się, że i na zamek, i do pałacu można wejść tylko do 16. Jest 16:40, więc unlucky trochę. Jako, że już moje kolano naprawdę nie daje rady, to pozwoliłem sobie wejść do Wendy's, czyli do takiego fast fooda typu McDonald's, którego nie ma w Polsce. On też jest amerykański swoją drogą. I spróbowałem, a raczej za chwilę spróbuję, limitowanego tylko w Japonii burgera Tsukimi, który był z okazji właśnie czerwonego księżyca, który można było zaobserwować kilka z tydzień temu tak naprawdę. Trochę taką nutkę McDonalda tutaj czuję, chociaż to jest zupełnie coś innego. Polecam, ale jak miałbym ochotę na Maca i poszedł tutaj, to wolałbym pójść na Maca. Do tego jeszcze matcha. Kyoto ma to do siebie, że wszystkie najważniejsze atrakcje turystyczne są bardzo szybko zamykane, więc miałem farcika, że zobaczyłem te, które najbardziej chciałem zobaczyć. A teraz jesteśmy na markecie Niśki, markecie, który ma 400 lat, no i podziwiamy, co tutaj można kupić. Do
You're fucking big. Nice. That was a nice one. Can we hear another one? Just give it up for another one. Make your move. If you do it like you do.